Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek, do dalszego studium. Potrzebujemy czujności, nasze serca są zwodnicze, otacza nas słabość i kruchość człowieczeństwa, a szatan zamierza nas zniszczyć. Nawet gdy my tracimy czujność, nasz wróg nigdy nie próżnuje. Wiedząc o jego niestrudzonej czujności, nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Niektórzy wydają się myśleć, że muszą przejść okres próby i dowieść Panu, że są nawróceni, zanim będą mogli domagać się Jego błogosławieństwa. Jednak Jezus kocha, gdy przychodzimy do Niego dokładnie takimi, jakimi jesteśmy. Grzeszni, bezradni i zależni. Twierdzimy, że jesteśmy dziećmi światłości, a nie nocy czy ciemności. Jakie prawo mamy do tego, by być niewierzącymi? Wielu zdeklarowanych chrześcijan żyje dla świata. Ich wiara ma niewielkie, ograniczający wpływ na ich dążenia do przyjemności. Choć twierdzą, że są dziećmi światłości, chodzą w ciemności i są dziećmi nocy i ciemności. Świat zaabsorbowany samolubnymi celami stanie wkrótce w obliczu zniszczenia, przed którym nie ujdzie. Tańcząc i hulając, pijąc i paląc oraz ulegając zwierzęcym żądzom, ludzie kroczą ku niechybnej zagładzie. Pytania do dyskusji. 1. Zadajmy sobie pytanie w klasie. Czy bylibyśmy gotowi, gdyby Chrystus miał przyjść jutro? Omówcie odpowiedzi i ich uzasadnienia. 2. Omówcie swoje odpowiedzi na pytanie z końca poniedziałkowej części lekcji. Jak możemy zachować poczucie pilności, a jednocześnie normalnie funkcjonować w społeczeństwie? 3. W jakim stopniu adwentystyczny akcent kładziony na czasy końca wywiera pozytywny lub negatywny wpływ na ciebie? Jak twoje poglądy na temat czasów końca zmieniły się z biegiem lat? Dlaczego zrozumienie planu zbawienia i usprawiedliwienie z łaski przez wiarę jest konieczne w celu właściwego pojmowania wydarzeń czasów końca? Podsumowanie. W 5 rozdziale 1-11 Paweł wzywa do całkowitego zaangażowania w przygotowanie się na powtórne przyjście Jezusa. Gdy przyjmujemy Ewangelię, stajemy się dziećmi światłości. Gdy żyjemy Ewangelią przez wiarę, nadzieję i miłość, wzrastamy coraz bardziej na podobieństwo Mistrza. Jeśli dzisiaj jesteśmy gotowi umrzeć w Chrystusie, to będziemy gotowi także wtedy, gdy On przyjdzie powtórnie. Dziękuję.